Cześć, tu Ernest! W tym filmiku na temat misji przede wszystkim chciałbym wyjaśnić, o co chodzi z sekretnymi gwiazdkami oraz za co są ekrany wczytywania. Nie ukrywam, że sam do poprzedniego tygodnia nie byłem tego pewien, więc tak. Za co są ekrany wczytywania? Okazało się, że ekrany wczytywania są za wyzwania okresowe. Za wykonanie dowolnych 3 wyzwań z aktualnej misji okresowej otrzymacie taki oto ekran wczytywania, a wraz z nim możliwość zebrania sekretnej gwiazdki. Misje okresowe to tak naprawdę wyzwania tygodnia. No i właśnie sekretne gwiazdki. Gwiazdki są też do zebrania za 2 poprzednie misje okresowe, ale przez pewien błąd nie można było ich zebrać i dopiero od ostatniej aktualizacji można zebrać sekretne gwiazdki. Sekretna gwiazdka za misję okresową w tym tygodniu będzie skrywała się gdzieś w tej lodziarni na pustynnym terenie, co wiemy dzięki lokacji ukrytej na ekranie wczytywania. U mnie jeszcze jej nie ma, bo ta misja dopiero się zaczęła. Pamiętajcie, że najpierw trzeba odblokować ekran wczytywania za tą misję. Sekretna gwiazdka z poprzedniego tygodnia za to pojawia się dokładnie tutaj przy widelcu i nożu na południowej części mapy, niedaleko z głównych ziem. Tak samo w tym przypadku trzeba było wykonać przynajmniej 3 wyzwania w poprzednim tygodniu z misji okresowych. Sekretna gwiazdka za misję z pierwszego tygodnia skrywa się w tej lokacji. Na mapie chodzi o dokładnie to miejsce na przełomie współrzędnych. Ci, co zebrali już gwiazdki, mogli zauważyć, że nie było za nie żadnej nagrody. To był błąd, który już został naprawiony. Ich sekretne gwiazdki dają poziom karnetu lub 1000 punktów doświadczenia, jeśli już macie cały karnet bojowy. Chciałbym też poruszyć temat fontanny. Rzeczywiście, fontanny w sklepowej sobie już nie ma, ale spokojnie. Alternatywa jest jeszcze w tym miejscu i także powinna działać z wyzwaniami graffiti. W temacie misji Zderzenie Światów to nie ma zbyt wielu wyzwań, które wymagają znajomości dokładnych lokacji. Jedno z wyzwań zaprasza nas na odwiedziny Strefy Szczeliny. Strefy Szczeliny to takie oto miejsca. Obecnie na mapie takie strefy są w wykrzywionym miasteczku, sklepowej Sedybie i wkrótce będzie w tym oto miejscu. Na mapie na pewno będzie jeszcze ich więcej. Wybór należy do was. Nie jestem pewien, czy strefa w Zalewie Zdobyczy zalicza się do tego wyzwania. Do tej misji przydadzą wam też lokacje pomników kostki. Jeden taki pomnik znajduje się na górce na pustyni. A druga taka kostka jest dokładnie tutaj przy Zalewie Zdobyczy. Szczeliny za to znajdziecie m.in. w tym miejscu przy oazie odpoczynku. Oraz przy burgerku obok przyjemnego parku. To wam przyda się do wyzwania, które rozkazuje użyć szczeliny. Grzybki za to znajdziecie w okolicach szemranych szybów. Oraz tutaj w tym lesie. W tym tygodniu jest jeszcze jeden problem z wyzwaniami, a mianowicie to oto wyzwanie zalicza się tylko na górce wikingów, która jest tutaj. Z jakiegoś powodu eliminacje nie zaliczają się w Zalewie Zdobyczy. I to w sumie tyle. Chciałem rozjaśnić kilka spraw dotyczących wyzwań. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.